Szanowni Państwo, znają obrady po przerwie. Na liście wystąpień mamy zapisane w kolejności. Pan Łożycki, pani Saruj, pan Sieroński, pan Należyty, pani Należyty, przepraszam, i moja osoba. Zgodnie z umową w tej kolejności będą wystąpienia. Pan Łożycki, bardzo proszę. Szanowni Państwo, proponuję zaprzestać przytaczania faktu, że dokonuję wpisów na Facebooku, bo to jest sytuacja żenująca. Robię to, faktycznie przyznaję się do tego, tak jak kilkadziesiąt milionów ludzi w Polsce. Nie jest to zabronione ani prawem, ani żadnym innym faktem moralnym. Bez przytaczania konkretnych słów proszę nie traktować tego argumentu, a odnosząc do mojej osoby, gdyż traktuję to jako niepoparty żadnym faktem atak na moją osobę i wywieranie nacisku, abym się zachował w odmienny sposób niż pan sam. Także proszę zaprzestać tego, bo to jest po prostu żenujące. Nie przystoi to szanownej Radzie ani pani zarządowi powiatu. Natomiast odnosząc się do pana starosty, jeszcze raz powtarzam, nie jest to atak na pana osobę, nie jest to atak podyktowany jakimś interesem osobistym, personalnym, tylko proszę przyjąć do wiadomości, że pełni pan rolę publiczną, tak samo jak my radni. My radni wymagamy spełniania przez pana obowiązków publicznych. Także proszę nie traktować tego w sposób jakiś nadzwyczajny, odmienny od tego, jaką rolę pan pełni. Jest pan nadzorcą organu wykonawczego, czyli rada jest organem stanowiącym prawo. Pan jest nadzorcą organu wykonawczego tej rady. Co rada stanowi? Jakie rada ma zamiary? Jakie intencje? Pan musi to wprowadzić w życie, osadzając na przepisach prawa. I to wszystko po prostu jest to żenujące. Zna pan dokładnie historię przekształcenia szpitala w spółkę, dalsze jej perypetie, samo wykonywanie tego przekształcenia, wieczne spotkania, dziesiątki spotkań z nami i radnymi również. Także nie będziemy sobie tutaj wytykać nawzajem różnych faktów, które miały miejsce. To jest bezsensowne. Zadbajmy o przyszłość, o to, co będzie jutro z tym szpitalem, bo to, co było, to już się stało, to nikt tego nie cofnie. Zapomnijmy o tych wzajemnych pretensjach, personalnych atakach. Chodzi o to, żebyśmy naszemu społeczeństwu powiatu dali jakieś światełko w tunelu na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Sala. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Właściwie można powiedzieć po wysłuchaniu tej dyskusji, że znane są już dla mnie wyniki głosowania. To Państwo pokazali w tych głosowaniach jawnych, które się to odbyło, o rozmaitych sprawach cząstkowych, aczkolwiek widać już tendencje. I mogę tylko wyrazić żal i przykrość taką, jaka nas spotkała, nie tylko jako Rada, ale jako społeczeństwo Giżycka, że nie usłyszeliśmy właściwie żadnej odpowiedzi na pytania merytoryczne. Nie usłyszeliśmy tego, co pan starosta chciał zrobić w przyszłości szpitalem, jakie ma plany, żeby odwrócić tą złą tendencję, której szpital teraz podlega. Nie usłyszeliśmy nawet tego, choćby co zrobił już przez ten miesiąc, kiedy wiedząc o wniosku i nieuchronnie czekającej nas dyskusji, jakie podjął był działania. Odpowiedzi pana się skupiły na atakach personalnych, wyciąganiu jakichś komicznych albo niezrozumiałych dla części społeczeństwa atakach personalnych i z tego powodu wyrażam głębokie ubolewanie. Dlaczego? Ano nieszczęściem naszej Rady Powiatu jest to, że trwa w niej zmaganie foteli z interesem publicznym. Fotele są wygodne i miękkie, można w nich drzemać aż do emerytury, czasem tylko zamieniając się z kolegą. Z fotelu można raz w miesiącu opowiadać publiczności, jak wiele się zrobiło i robić dla ludzi, tylko niestety jak dotąd niewiele z tego wynikło.
mieliśmy właśnie jako radni historyczną szansę zakończyć tą słodką drzemkę starościńskich foteli. Mogliśmy pójść w kierunku sprawdzonego rozwiązania ludzkiego, walczący o przetrwanie szpital powierzyć miastu, które chciało wejść z energią i znaczącym aportem finansowym. Wymagało to jednak, co oczywiste, by Rada Powiatu wykazała się elastycznością i gotowością do współpracy. Nikt rozsądny nie wkłada pieniędzy do dziurawej skarpety i nie powierza ich ludziom, którzy na sztandarach mają wypisane bezsilność i własną wygodę. Od dziś wszyscy radni, którzy tej szansy nie wykorzystają, są odpowiedzialni za to, co się będzie działo ze szpitalem. Nie cała Rada Powiatu, ale dokładnie ci z Państwa, którzy woleli podeprzeć fotele i przykroć panu starostów ciepłym kocykiem. Doradzam nie ukrywać przed elektoratem, jak kto będzie głosował. Miejcie choć odwagę powiedzieć. Podoba mi się, jak panowie starostowie doglądają szpitala i chcę, żeby dalej to robili. Ja oświadczam, że mi się to nie podoba. Ale gratuluję panom starostom, że potrafili interes fotela jeszcze raz skutecznie przeciwstawić interesowi publicznemu. Dziękuję bardzo. Pan radny Sieromski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że bardzo wiele zostało już powiedziane. Rozmawiamy już dość długo. Dlatego myślę, że tą debatę trzeba uciąć i już przejść do kolejnego punktu, wybrać komisję skrutacyjną i przejść do głosowania, dlatego wnoszę wniosek formalny o to, aby uciąć debatę i przyjść do kolejnego. Panie radny, zwracam uwagę, że ustaliliśmy, że będzie tak lista zgłoszonych mówców. Jest tylko pani należyty i moja osoba. Jeśli był pan skłonny wycofać wniosek, to jakby znaczy, może ja jeszcze, oczywiście na koniec pan starosta, to jakby tak. I wtedy to byłabym wdzięczna. Jak gdyby to, co ustaliliśmy, to jest lista mówców zanotowana, jak gdyby tak, potem kończymy dyskusję. Tak? Dziękuję bardzo. Pani radna należyty, bardzo proszę. Szanowni Państwo, podsumowując, chcę powiedzieć, że zgodnie z wnioskiem będę głosowała za odwołaniem starosty Wacława Strażewicza. Myślę, że tego oczekuje od nas nasze społeczeństwo, ponieważ taką wolę wyraża w wielu publicznych miejscach, między innymi na tym słynnym Facebooku oraz na innych stronach, gdzie społeczeństwo się może wypowiadać. Tak jak większość naszego społeczeństwa, uważam, że działania podejmowane w sprawie szpitala są zbyt powolne, ale przede wszystkim, bo w tej chwili już faktycznie zostało nam czekać na rozstrzygnięcia sądowe i pewnych rzeczy przyspieszyć nam się nie uda. Niemniej jednak, mimo że czekamy na te rozstrzygnięcia, powinniśmy być przygotowani i mieć jasną wizję tego, w jaki sposób będziemy działali wtedy, kiedy powiat giżycki odzyska władztwo nad szpitalem giżyckim. Niestety, takich działań nie podjęto i tak naprawdę wszystko, co jest mówione, że chcielibyśmy, jest pobożnym życzeniem. Nie mamy deklaracji na współdziałanie innych gmin, nie mamy planu, jak ma funkcjonować szpital wtedy, kiedy to władztwo odzyskamy i nie mamy pieniędzy, żeby ten szpital prawidłowo funkcjonował. Dlatego też proszę kolegów radnych, żeby tą sprawę przemyśleli i nie brali na swoje barki odpowiedzialności za to, że będziemy tą radą, która wbije ostatni gwóźdź do trumny szpitala. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, przykro mi bardzo, ale gdyby tak, lista jest już zamknięta. Szanowni Państwo, zabiorę głos jako radna. Pan starosta rozpoczął swoją wypowiedź od przywołania okresu, w którym podejmował się funkcji starosty. Szanowni Państwo, ja też ten czas dokładnie pamiętam, bo to był bardzo gorący czas, kiedy dyskutowaliśmy o tym, jakie będą najważniejsze wyzwania tej kadencji. Ja kandydując do Rady Powiatu wiedziałam, że największym wyzwaniem tej kadencji to będzie właśnie sprawa szpitala. I w tych rozmowach miałam wątpliwości, czy starosta, który
ma już doświadczenie, ale też pewien bagaż doświadczeń, pewien bagaż wiedzy, ale też przyzwyczajeń, standardów podała temu przedsięwzięciu. Starosta zapewniał, że jak gdyby jest przygotowany, ma pełną wiedzę, ma do tego kwalifikacje, doświadczenie, jak gdyby zna, prawda, szpitala od podszewki. Moje wątpliwości, jak gdyby rozwiwali też koledzy radni, że trzeba zaufać, że jak gdyby tak, że starosta bierze odpowiedzialność i z pewnością zrobi wszystko, żeby tą sprawę rozwiązać. Szanowni Państwo, ja podpisując wniosek ponad miesiąc temu, zrobiłam i powiedziałam, sprawdzam. Szanowni Państwo, bo minęło półtorej roku. Niestety, jak gdyby efekty na przykładzie szpitala pokazują, że ja oczekiwałam więcej. I oczekiwałam więcej i lepiej. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że mamy tak nie zamknięte trzy szpitale, tylko zawieszone 2,5. Tutaj w drodze dyskusji już to ustaliliśmy. Oddziały, przepraszam. Natomiast dzisiaj to jest ostatni dzwonek, żeby zadzwonić i powiedzieć, że trzeba sytuację zmienić i uzdrowić. Nie jest prawdą, że mamy jeszcze czas. Będziemy dzwonić, kiedy nie będzie, tak, będzie zawieszonych, czy z zamkniętych 7 oddziałów, czy jak cały szpital zamkniemy. Kwestia tego, że w moim przekonaniu dzisiaj jest potrzebna zmiana. I nie możemy już się zgadzać na to, że nadal nic się nie dzieje, wszystko spokojnie, wszystko w swoim czasie, jakoś to będzie. Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu jest zarządca przymusowy, co prawda, ale tak jak pan starosta powiedział, jest to osoba otwarta, bardzo merytoryczna. Jak gdyby tak, bardzo ceni sobie tą współpracę. I szanowni Państwo, co się w tym czasie dzieje? My jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na to, że właśnie tak, a nie inaczej potoczą się losy, jak gdyby tak na zdrowie podupadnie pani zarządca przymusowy. I nieprawdą jest to, co napisała kancelaria, że na spotkaniach w sprawie szpitala, jak gdyby z jedyną osobą, która by wychodziła z inicjatywą, by pan starosta. Szanowni Państwo, może na tych spotkaniach, na których nie byłam, bo na kilku rzeczywiście zdarzyło mi się, że nie mogłam być. Może na tych. Bo na tych, na których ja byłam, to inicjatywy i pomysły podpowiadaliśmy my, notabene sama pani mecenas też niejednokrotnie, tak, w wyniku dyskusji. Natomiast, drodzy Państwo, złożony wniosek ponad miesiąc temu miał być bodźcem do i motywacją dla starosty do tego, żeby zrobić rachunek sumienia. Dzisiaj może powiedzieć, że coś się nie udało, ale były tego przyczyny, ale że jest plan. Że jest plan na jutro, na pojutrze, na następny miesiąc, rok. Szanowni Państwo, dzisiaj ja czekałam do końca tej dyskusji, szukając właśnie tych elementów. Ja ich tu nie znalazłam. Kwestia tego, że jak gdyby tak, cała dyskusja sprowadziła się do osobistych wycieczek, wypominania, kto co powiedział, kto co napisał, gdzie. I najważniejsze to jest to, że zepsuliśmy atmosferę w naszej Radzie. Szanowni Państwo, jest mi przykro. Jest mi przykro, że przedkładamy atmosferę w naszej Radzie nad merytoryczną dyskusję. Jest mi przykro, że jak gdyby sprawa szpitala jest mniej ważna dla pana starosty niż dobra atmosfera. Szanowni Państwo, możemy nadal poklepywać się po plecach, mówić, że nic się nie dzieje, jakoś to będzie, że przecież nic nie możemy. Dzisiaj stoimy przed wyborem. I to jest ten dzwonek. I to jest ta sprawdza. I albo dokonamy tej zmiany. Szanowni Państwo, odpowiadając panu radnemu Sierońskiemu, że dzisiaj powinien tutaj siedzieć menadżer. Kwestia tego, że dzisiaj nie siedzi, bo dzisiaj dyskutujemy o tym i dzisiaj była szansa na to, żeby pan starosta przedstawił nam plan, że chce być tym naszym menadżerem. Nie wiem jak Państwo, ja tego planu nie usłyszałam i nie znam. W związku z tym na najbliższy czas nie jestem w stanie zaufać, że ten powiat, i to nie tylko w kwestii szpitala, będzie zarządzany lepiej, inaczej, tak jakbym tego oczekiwała i jak oczekują tego moi wyborcy. I to nie jest ponad 50 tysięcy, to jest 400 parę osób. Natomiast oni oczekują ode mnie tego, żebym tutaj była i dbała o ich interesy i interesy tego powiatu. I czy to się komuś podoba i czy to będzie psuło atmosferę, czy nie, to po to tutaj mnie wybrali. I szanowni Państwo, ostatnie zdanie. Rzeczywiście jest tak, że mamy chore dziecko.
I jak rodzice nad tym dzieckiem się pochylamy. A drodzy Państwo, pochylamy się nad tym dzieckiem już kolejny rok. I może w końcu czas po prostu zmienić kurację. Może ta, którą w tej chwili przyjęliśmy, tak, za którą podążamy, po prostu się nie sprawdza. Może potrzeba nowych rozwiązań, nowej głowy, nowego zarządzania w tym powiecie. Dziękuję bardzo. Pan starosta, bardzo proszę. Dziękuję wielkie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ktoś pytał to o plan. Ja wielokrotnie mówiłem, to odpowiem. Plan jest bardzo prosty. Wygrać spór z GNS-em ostatecznie, to jeszcze potrwa, zdjąć zarząd przymusowy, który tak naprawdę mimo wszystko ogranicza nam suwerenne kierowanie szpitalem. Mimo, że jest nam życzliwy pan Bogacz, ale ostatnie słowo i tak należy do niego. On odpowiada, jest ustanowionym zarządcą. I trzecie, wykreować dobrego menedżera, pewne pomysły i osoby, o których też mówiłem, i uzdrowić finanse szpitala. To też musi być do tego odpowiednie otoczenie. No wreszcie też muszą się zwiększyć ilość pieniędzy, które będą na szpitale powiatowe. Od 4 lat nie mamy zwiększenia kontraktu. Także to nie... No ale przypisywanie mi osobiście sytuacji za to jest dziwne. Jest to dziwne personalnie. No, to ustalcie w końcu pan Łożyński, że nie chodzi o Wacława Strażewicza, o starostę. Pani Lidia Należyty mówi, że chodzi o starostę Strażewicza. Także plan jest prosty. Jeśli nam się to uda, a niestety decyzje są poza tą radą, poza zarządem, poza starostą. Plan jest prosty, doczekacie. Patent Wełcki. To pan burmistrz Iwaszkiewicz powiedział, proszę bardzo, rozwiążcie problem z GNS-em i będziemy rozmawiać. Wielokrotnie apelowałem do pani na tych spotkaniach, na komisjach, żeby pani jako członkini tego samego komitetu wyborczego, żeby pani wpłynęła na decyzję również pana burmistrza. Również. Sprawdzę, co powiedział pan burmistrz Iwaszkiewicz na sesji, o której pani Lidia Należyty mówiła. Mi mówił wprost coś innego zupełnie. Nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy współpracowali. Natomiast też dzisiaj zmiana, to też jest opinia prawna, mamy zakaz przenoszenia udziałów, czy może być to potraktowane również przez sąd jako ucieczka przed odpowiedzialnością. O fotelach miękkich nic nie będę mówił, bo to jest śmieszne po prostu. To nie są może fizycznie miękkie, ale w tej kadencji nie są to łatwe decyzje, nie łatwe sprawy, które musimy rozstrzygać. Co to znaczy więcej i lepiej? Wszędzie się to pojawia. Pani Lidia Należyty, można było zrobić więcej. Więc proszę wreszcie powiedzieć co? Więcej i lepiej. W tej konkretnej sytuacji, którą mamy. W sytuacji, którą mamy od 1 grudnia 2014. No, tuż w pewnym momencie, aczkolwiek odwołanie jest dotyczy mnie, ale pani Halina Sarów zaczęła używać może dwóch starostów, prawda? No, nie wiem, czy jak to rozumieć. Ale nowy wątek, dotyczy całego zarządu. Nowy wątek się po prostu dzieje. Rachunek sumienia robię zawsze, często i naprawdę mam sumienie czyste. Proszę mi wierzyć. Mam czyste sumienie. Sytuacja w Radzie, a sytuacja w szpitalu. Na pewno tego typu działania, jakie mamy dzisiaj, na pewno przyniosą skutek dla szpitala. Na pewno przyniosą. To myślę, że sobie dobrze, pani przewodnicząca. Dobrze to zauważyłem. Ja też mam swoich wyborców. I to jest na poziomie wielu lat. No nie będę się licytował z panią, kto ile ma wyborców. Także to nie o to chodzi. Moi wyborcy, oczywiście ci, co znają sytuację, wiedzą, w jakiej sytuacji jesteśmy,
merytorycznej. Ja w ostatnim czasie przez ten miesiąc miałem wiele, wiele poklepywań po ramieniu. Nie daj się, chłopie. Wiele się pan napracował. Nie, sam siebie nie klepałem. Sam siebie nie klepałem. Także ona by państwo, który teraz tam. Wiele, wiele pytań, ale, ale też mówię, więcej lepiej to znaczy co? Konkretnie, chociaż jeden przykład. Co? Nie padło też ani w uzasadnieniu, ani w całej tej dyskusji. Nikt z was nie powiedział, na czym polega mój osobiście Wacława Strażewicza błąd. Gdzie popełniłem błąd, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji? Proszę mi go wskazać. Że za późno wypowiedziamy, że niby wiedziałem o wypowiedzeniach lekarzom i tak dalej. Ktoś niegrzecznie nazwał to nieudolnością. Tak też można. Bardzo ogólnikowo. No ale proszę to uzasadnić, to jest teza, a teraz wypadałoby to uzasadnić. Także też tutaj w tej debacie absolutnie, absolutnie nie prawda. Także słuchajcie, no jest. Jest to przykre, jako wieloletni starosta od samego początku, powiedziałem na początku, że to jest moja ostatnia kadencja, no nie chcecie, no taką macie wolę, takie macie prawo do tego, żeby mi ją skrócić, możecie, pewnie, że możecie, no tylko, że trzeba mieć oczywiście do tego większość. Także ja to przyjmuję z wielką przykrością, ten wniosek, jeszcze raz to podkreślam. Tu nie chodzi o szpital, zresztą sama wypowiedź pani dyrektor radnej Sarul o tym świadczy, że tu nie chodzi o szpital. Naprawdę, o jego los. Pani dyrektor, naprawdę nie wiem czemu, stare jakieś zadry, ale postanowiliście wykorzystać okazję i moment. Cygan zawinił. Kowala chcecie powiesić. Nie będę określał, kto to jest tym cyganem. Także szanowni państwo, jeszcze raz ponawiam apel, aczkolwiek będzie to bardzo trudne. Wyjdziemy z tego bardzo, bardzo podzieleni. Myślę, że trudno już nam będzie naprawdę w dobrej atmosferze, a atmosfera jest bardzo ważną. W każdej grupie, w każdej rodzinie dobra atmosfera to jest 90% sukcesu, bo tam, gdzie nie ma dobrej atmosfery, to nic nie ma. Nie będzie dobrych, mądrych decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Wybór komisji skrutacyjnej. Słucham państwa kandydatów do komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna, 3 członków. Pani Małgorzata, bardzo proszę. Zgadzam się. Tak? Pani radna Sarno chciała? Tak, chciałam zgłosić kandydatów. Panią proszę. Kaczorowską, pana Sierońskiego i panią Ostrowską. Czy pani Kaczorowska wyraża zgodę? Pan Sierański wyraża zgodę? Pani Ostrowska wyraża zgodę? Nie, waham. Jestem się po zakończeniu roku akademickiego. Trochę zmęczona, nie wiem, czy moja będzie. Jeszcze nie. No jeśli trzeba, to tak. Wyrażę pani zgodę, tak? Czy są jakieś inne kandydatury? Nie, mamy trzy kandydatury. Proponuję głosowanie jedno nad 3 kandydaturami. Kto z państwa radnych jest za składem komisji wymienionym? Jeszcze przepraszam panowie, tak? 17 radnych za. Dziękuję bardzo. Komisja skrutacyjna została wybrana. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i wybór swojego grona przewodniczącego. Potrzeba na to ile czasu? Pięć minut. Komisji Skrutacyjnej odczytam najpierw regulamin głosowania. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady głosowaniem pani na podstawie artykułu 31 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Każdy głosujący ma jeden głos. Radni głosują poprzez postawienie znaku X, który należy umieścić w jednej kratce. Postawienie znaku X więcej niż w jednej kratce lub nie postawienie go w żadnej kratce powoduje nieważnych głosów.
To jest wszystko, jeśli chodzi o regulamin. Teraz poproszę resztę członków komisji, żeby pomogli mi roznieść. Ale to jeszcze może, jak karta na czym polega, gdzie to oznacza, w której tak, klasy, czy jesteś za odwołaniem Wacława Jana Strażewicza z funkcji starosty powiatu gdzieckiego? Jeśli któryś z Państwa jest za, to oznacza X-em kratkę tak. Jeżeli nie, to nie. Jeżeli się wstrzymuje od głosu, to zaznacza kratkę. Czy jest kratka wstrzymał się od głosu? Słucham? Czy jest kratka wstrzymał się? Jest, tak. Jest. Wszystko, czy są jakieś niejasności? Może to wytłumaczę. Czy pan przewodniczący przeliczył karty do głosowania? Tak, wszyscy członkowie komisji widzieli, że jest 17 kart do głosowania. Czy wspólna została sprawdzona? A czy urna jest pusta, panie przewodniczący? Proszę okazać urnę. Stwierdzam, że urna jest pusta. Okazać proszę urnę najlepiej. Czemu? Nie, już. Proszę, proszę. Ostatnio jeszcze jest. Dobra, to stoi, żeby nie sobie wyleciało. Może byśmy ręce podnieśli, czy wszyscy wyrażają gotowi, żeby nie było zaraz, że ktoś... Dla żal, tak? Nie przesadzać. Przerwa w 5. Przepraszam. 5 minut przerwy. Panie Rady, zapraszamy, wznawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwej, wyniki głosowania przedstawi. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że odczytamy protokół z głosowania tajnego w sprawie odwołania Wacława Jana Strażewicza z funkcji starosty Giżyckiego przeprowadzonego podczas 20. sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 30 maja 2016 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Sierowski Mateusz, sekretarz Kaczorowska Małgorzata, członek Ostrowska Ewa stwierdza. Na ustawową liczbę 17 radnych Rady Powiatu w Giżycku w 20 sesji uczestniczyło 17 radnych. Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania starosty wynosi 11. Liczba kart wyjętych z urny 17. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem starosty 6. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu starosty 9. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się 2. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej liczby głosów określonej w punkcie drugim i w związku z tym Wacław Jan Strażewicz nie został odwołany z funkcji starosty Giżyckiego. Na tym protokół zakończono i wraz z 17 kartami do głosowania załączono do protokołu z posiedzenia Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec wyników głosowania podjęcia uchwały w sprawie odwołania nie będzie. Na tym zamykam punkt 8.